Robaki bywają w niektórych kulturach jednym z pierwszych rzeczy, które dzieci dostają do jedzenia. I te dzieci uznają to za jakby całkowicie normalne. Mhm. Dla nich to nie jest nic innego, tak? Jest normalne pożywienie. Co więcej, jest ono bardzo odżywcze w porównaniu do innych rzeczy, które dostają. Niektóre są nawet uznawane za lekarstwa. Jeżeli jest coś, co uczy dzieci jeść te rzeczy, do których one, powiedzmy, nie są w jakiś sposób zaprogramowane, to są to nasze tradycje. Jesteśmy to my jedzący to. To jest jak nasze dziecko nas obserwuje, że my jemy te warzywa, jak obserwuje, że jego rówieśnicy jedzą te warzywa. Że to jest najbardziej taki naturalny mechanizm, żeby faktycznie te dzieci nauczyć jeść. To nie jest tak, że my nie musimy dzieciom mówić, ile mają jeść. My musimy tego nie psuć. Gościem kolejnego odcinka podcastu Nietypowe Spojrzenie jest Marta Kostka. Cześć. Witam serdecznie. Powiedz na początku, Marta, czym się zajmujesz? To jest bardzo ciekawe pytanie. Zacznę od tego, że może z wykształcenia jestem technolożką żywności i dietetyczką. Przez wiele lat odeszłam trochę od swojego głównego zawodu. Do momentu, jak pojawił się mój syn, kiedy gdzieś tam odrodziła się moja jakaś tam pasja do jedzenia, do mówienia o jedzeniu. I też pisania. Wtedy zrodził się pomysł taki na projekt właśnie Kostko o jedzeniu, gdzie ja w social mediach faktycznie dzielę się jakimiś tam swoimi spostrzeżeniami, myślami. A i od słowa do słowa udało nam się z moją, że tak powiem, partner in crime, Zuzią Wędołowską, z bloga Szpinak Robi Ble, napisać książkę. I ta książka jest takim osią moich ostatnich, powiedzmy, trzech już lat, bo zaczęłyśmy ją pisać w 2020 roku. Jest to książka typowo o żywieniu dzieci. Więc jeżeli miałabym powiedzieć, czym się zajmuję, to przez ostatnie 3 lata pisałam książkę, bo to był taki projekt dosyć skomplikowany, bo to nie tylko przepisy czy jakieś tips and tricks, tylko faktycznie napisałyśmy o tym, jak dzieci uczą się jeść, jak nabywają kompetencji, o psychologicznych aspektach, ale też trochę o historii żywienia dzieci, więc taki dosyć duży projekt. Także to zajęło właśnie dobre ostatnie 2 lata mojego życia. No to jest kawał pracy i czasu. Właśnie chciałbym skupić się tutaj w rozmowie z tobą na tematach żywienia dzieci, ale jeszcze na początku, nawiązując do tego, o czym mówiłaś, że zajmujesz się w ogóle tematem technologii żywienia, żywieniem, dietetyką. Skąd w ogóle w tobie taka miłość i pomysł do zajmowania się wiedzą o tym? Wiesz co, nie wiem skąd. Znaczy chyba zawsze mnie to interesowało. Ja nie pamiętam, znaczy pamiętam z okresu szkoły podstawowej i potem z liceum, że zawsze najbliższym przedmiotem mi była biologia. Więc gdzieś te biologiczne aspekty, do dziś jak widzę podręczniki do biochemii, to czuję radość. Pomimo tego, że nie nauczyłam się ich od A do Z, ale gdzieś tam w tą stronę mi było najbliżej. Ale ja też po prostu lubię gotować i lubię jeść i lubię się dowiadywać różnych rzeczy o jedzeniu i lubię o tym jedzeniu rozmawiać, więc jakby to jest mi, z tym mi jest gdzieś tam najbardziej naturalnie po drodze. Jasne. Na co dzień sam taki podejście z zgłębiania całej wiedzy, na przykład o dietetyce, skąd czerpiesz informacje dla siebie, z innych publikacji, badań, czy z zagranicy w ogóle? Wiesz co, no... Ja się śmieję, że moje studia dietetyczne to był taki trochę okres, kiedy ja straciłam trochę właśnie zapał i chęć do zgłębiania tej wiedzy. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że byliśmy oceniani, czy może nasi wykładowcy byli średnio interesujący. Ale faktycznie gdzieś tam straciłam ten zapał, więc jak wróciłam do samotnych poszukiwań, to było kilku takich autorów, które faktycznie, jak ja przeczytałam, to mnie to zainspirowało. I to był jeden z nich, to był Michael Pollan, który kilka lat temu, on już teraz w inną stronę trochę poszedł, ale kiedy pisał Dylemat wszystkożercy, czy potem Cooked, to są takie książki, które jakby pokazały mi, że można rozmawiać o jedzeniu w różnych aspektach, tak? Nie tylko to, co ja miałam na wykładach, czyli ile jedzenie ma wartości odżywczych, ile trzeba codziennie przyjąć witaminy C, ile wapnia. Więc to była taka jedna rzecz. A w tą stronę bardziej dietetyki pediatrycznej to była Bea Wilson, która napisała taką cudowną książkę właśnie o
o tym, jak dzieci też uczą się jeść, ale też o różnych aspektach. Zresztą jej książki ja w ogóle bardzo polecam wszystkim, bo to jest takie właśnie bardzo takie dziennikarskie spojrzenie na żywienie. Więc to są takie, to jest takich dwóch autorów, które gdzieś tam mnie pociągnęło w te tematy, ale też pokazało mi, że jednak muszę szukać za granicą wiedzy i informacji, bo jest ona, nie wiem, czy jest to kwestia języka, który jest bardziej plastyczny, czy też innego podejścia do tematu, takiego właśnie bardziej dziennikarskiego, a nie naukowego. No i potem zaczęło się szukanie, kto mi odpowiada, komu też, że tak powiem, chcę zaufać, bo w temacie żywienia wiele osób się wypowiada, ale no jakby nie każdy, powiedzmy, zgodnie z współczesną nauką i z nurtem jakimś tam naukowym. A potem przeszło już to faktycznie do samodzielnych szukania badań w poszczególnych już wąskich dziedzinach, tak? A przy pisaniu książki ten research, on był bardzo głęboki. My bardzo dużo czasu spędziłyśmy, żeby znaleźć odpowiednie źródła, które mają bardzo dużo cytowań. Także starałyśmy się, żeby ona była jak najbardziej naukowa, ale napisana dobrym językiem. Tak jak we wstępie też mówiłaś o rzeczach, jakimi się zajmujesz, opowiadałaś o tym, że właśnie w niedawnym czasie, 2 lata, spędziłaś na tym, żeby książkę napisać razem z Zuzanną, tak? Tak. I do tej samej książki mam pytanie. Dla kogo jest ta książka? Co w niej możemy znaleźć? Co słuchacze w niej mogą znaleźć? Ta książka jest w moim mniemaniu dla rodziców. Każdy z nas jakoś ja. I myślę, że jesteśmy w większości raczej osoby, które w ogóle słuchają podcastu, to są osoby, które chcą wiedzieć, chcą się czegoś więcej dowiedzieć i tak samo jest w temacie jedzenia. Więc jakby każdy z nas chce się coś dowiedzieć. Ale specjalnym takim okresem, kiedy my bardzo dużo myślimy o tym, jak jemy i jak chcemy jeść w przyszłości, jest właśnie jak posiadamy dzieci. Tak? Jak pojawiają się dzieci, to zaczynamy, no bardzo często jest tak, że zaczynamy podwójnie się zastanawiać nad naszymi nawykami żywieniowymi, jak sprawić, żeby nasze dzieci były zdrowsze, jak sprawić, żebyśmy my byli zdrowsi, dłużej im towarzyszyli w życiu. Więc gdzieś to jest taki moment, kiedy faktycznie możemy się czegoś nauczyć i wchłonąć. I my pisząc Rozgryzione z Zuzią właśnie, na początku mieliśmy taką wizję, że napiszemy taką właśnie bardzo prostą książkę, no ale potem się okazało, że to żywienie dzieci, ono generalnie jest proste, ale gdzieś, jeżeli właśnie skupiamy się na tych poszczególnych składnikach odżywczych, to wychodzi taka sytuacja, że my te dzieci zmuszamy do jedzenia, mówimy im jedz, bo to zdrowe, a one tak bardzo nie chcą jeść tego, albo one tak bardzo chcą jeść po swojemu, nie chcą dokończyć, chcą zjeść o innej godzinie, więc gdzieś to jest taka materia, z którym każdy rodzic, podejrzewam, myślę, że jest bardzo wąska grupa rodziców, która nie miała żadnych problemów z jedzeniem ze swojego dziecka, począwszy od pierwszych godzin karmienia piersią czy butelką przez rozszerzanie diety po jakieś tam przedszkolne i szkolne sprawy. Więc gdzieś chciałyśmy wesprzeć tych rodziców w tych takich codziennych bolączkach, tak? Na rynku jest bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale jest dużo książek o rozszerzaniu diety. Jest sporo książek z przepisami na temat właśnie na rozszerzanie diety. Natomiast jakby dzieci starszych nie ma tam. Nie mamy jak rozmawiać ze swoim starszym dzieckiem o jedzeniu, jak budować dobre nawyki żywieniowe, jak sprawiać, żeby nasze dzieci miały dobre relacje z jedzeniem. Więc poczułyśmy, że mamy do powiedzenia dużo więcej niż przeciętna książka o rozszerzaniu diety. W toku pisania tej książki, bo my podzieliłyśmy ją na takich kilka rozdziałów, ja może na wstępie powiem, że ta książka rozpoczyna się od historii żywienia dzieci, czyli mówimy o tym, jak dzieci w przeszłości były żywione, jak traktowano mleko, karmienie piersią, jakie były pierwsze mody żywieniowe, kiedy się pojawiły słoiczki, te takie bardzo popularne, czy one faktycznie są jakby nieodzownym elementem rozszerzania diety od zawsze. A potem przechodzimy do tego, co w naszym mniemaniu jest najważniejsze w żywieniu dzieci, a raczej karmieniu dzieci, czyli do relacji. Relacji, jaką my mamy, bo między rodzicem a dzieckiem tworzy się taka specyficzna więź między karmiącym i karmionym. Więc ta relacja jest bardzo taka, no, bywa bardzo stresująca, ale my musimy właśnie pamiętać, że
że to, jak karmimy dzieci, wynika z tego, jak my byliśmy karmieni, co my mamy, jakie mamy przekonania na temat jedzenia. Także potem dosyć właśnie przechodzimy do tego, z czym my przechodzimy do stołu, tak? Jakie my mamy wspomnienia z dzieciństwa, jak one wpływają na to, że na przykład to, że byśmy zmuszani do jedzenia czegoś, sprawia, że nie lubimy tego po dziś dzień, albo pamiętamy, jak babcia nas karmiła jakimiś ulubionymi smakołykami i nadal wiążemy to z miłością, z akceptacją i z takim poczuciem bezpieczeństwa. Ale potem przechodzimy do takiego miejsca w książce, kiedy starałyśmy się, bo my w ogóle tą całą książką mówimy, że można zaufać dzieciom. Że można zaufać im kompetencjom przy stole. No ale czułyśmy, że musimy przeciętnemu czytelnikowi wytłumaczyć, dlaczego może zaufać temu dziecku. W sensie, co jest takiego, że ja mam mu zaufać? Przecież on jest mały. No co on wie, nic nie wie, nie kuma. I starałyśmy się właśnie wytłumaczyć to z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa psychologiczna, czyli takich podstawowych potrzeb psychologicznych. Czego dziecko potrzebuje w relacji z nami przy stole. I też chciałyśmy udowodnić, a raczej pokazać, może nie udowodnić, bo to po drugiej stronie co to będzie, to nie wiadomo, ale pokazać, że każde dziecko ma naturalny pęd do tego, żeby się rozwijać. Jakby my jego nie musimy dopingować do tego, żeby ono się nauczyło chodzić. Nie musimy dopingować go do tego, żeby nauczyło się bawić. I tak samo nie musimy go dopingować do jedzenia. To jest ten jeden aspekt, a z drugiej strony chcieliśmy pokazać, jak zaufać tym dzieciom od strony fizjologicznej, czyli jak wygląda głód, sytość, jak to się dzieje, że rosną tak, a nie rosną, że mają swoją jakąś tam trajektorię wzrostu. Więc te dwa aspekty, czyli ten aspekt psychologiczny i ten aspekt fizjologiczny, starałyśmy się bardzo dobrze właśnie przedstawić, dać dużo źródeł do tego, żeby rodzic poczuł, no faktycznie, no jest coś w tym, że mogę temu dziecku zaufać. I dalej przechodząc, mając już to podejście, z czym przychodzimy, dlaczego mamy dziecku zaufać, dochodzimy do takiego elementu jak właśnie samoregulacja, czyli dlaczego dziecko może nie chcieć jeść. Albo dlaczego dziecko może chcieć teraz jeść bardzo dużo. I tu też staramy się udowodnić, że rodzic w tym momencie nie powinien za bardzo ingerować. Dlaczego? Bo to potem mamy dwa kolejne rozdziały. Jeden z tych rozdziałów mówi o... on się nazywa o tych, które za mało, czyli o tych co dzieciach, które w naszym mniemaniu czasami jedzą za mało, jedzą za bardzo wybiórczo. I drugi jest taki, drugi towarzyszący temu rozdział jest o dzieciach, które uważa się, że jedzą za dużo i też o problemie otyłości i nadwagi. Więc gdzieś staramy się pokazać, że jeżeli w momencie, kiedy rodzic za bardzo ingeruje, czyli ma taki za bardzo kontrolujący styl karmienia, to właśnie możemy wylądować nie tam, gdzie byśmy chcieli z tym żywieniem. Więc ta książka, mam wrażenie, że w taki... A to już jak powiedziałam o tylu, to już dokończę, bo ostatni rozdział jest taki zamykający, to jest chyba największy rozdział w całej książce. On jest taki najbardziej chyba praktyczny. On pokazuje, co robić przy stole, żeby dzieci chciały przychodzić, jak ich zachęcać w taki sposób, który nie będzie zmuszaniem, jak sprawić, żeby posiłki przy stole były przyjemniejsze. Więc tam jest dużo takich rad, które tak na dobrą sprawę wykorzystuje całą wiedzę, którą zdobyliśmy wcześniej w książce, w taki sposób praktyczny pokazuje, że niezależnie tego, co nasze dziecko je, możemy fajnie spędzić czas przy stole i to powinno być chyba takie najważniejsze dla nas wszystkich, żeby właśnie nie stawiać na piedestale tylko i wyłącznie tego, jak nasze dzieci, no w sensie co jedzą, ale też jak nasze dzieci jedzą. Więc to, co by nam przyświecało przez całą książkę, już kończąc to pytanie, my bardzo nie lubimy takiego stwierdzenia, że mamy jakieś zdrowe albo niezdrowe jedzenie. Bo jakby te trendy, to one, mówię jakby z pełną premedytacją, że są to trendy, bo one się faktycznie zmieniają. Jeszcze jakbyśmy rozmawiali, mieli tą rozmowę gdzieś w latach 90., no to byśmy mówili, że tłuszcz jest najgorszy, tak? Wszystkie mieliśmy całe półki z produktami 0% tłuszczu, tak? No ale coś się takiego stało, że nagle się okazało, że no ten tłuszcz jednak nie najgorszy. Zamiast tego tłuszczu to nam wsadzili do żywności więcej cukru i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy mówimy, no ale cukier jest najgorszy, ten tłuszcz nie jest taki zły, teraz jest cukier, więc jakby trudno jest utrzymać jedną taką definicję przez wiele lat, dekad tego, co jest zdrowe, znaczy tak w naszym mniemaniu.
Ale mówimy coś, co jest, my to nazywamy dobrym jedzeniem. I teraz, co to jest dobre jedzenie? My właśnie zasugerowałyśmy, że jest to taka forma rozszerzenia tego, co to jest zdrowe jedzenie, bo bierze pod uwagę też nie tylko to, co my jemy, ale też jak z tym jedzeniem się czujemy, czy mamy poczucie winy, jak coś zjemy, czy sprawia jedzenie nam sprawia przyjemność, czy traktujemy je tylko instrumentalnie, bo te dwie rzeczy tylko są w stanie, w naszym mniemaniu, zapewnić naszym dzieciom ochronę przeciwko czemuś, co jeszcze jakiś czas temu, o czym nie myśleliśmy, teraz jest coraz więcej, o zaburzeniach odżywiania się coraz więcej mówi. Bo gdzieś właśnie te nasze dzieci wchodzą teraz właśnie w taki wiek, gdzie muszą się... są otoczone różnymi radami żywieniowymi. One tak na dobrą sprawę już trochę nie wiedzą. My też już trochę nie wiemy, jak mamy siebie żywić. Więc gdzieś myślimy o tym, żeby nie tylko było ważne to, co jest na tym talerzu, ale też właśnie jak się z tym czujemy, jaka jest atmosfera przy stole. Więc to jest takie nasze dobre karmienie. I o tym są rozgryzione. Jak właśnie karmić dobrze dziecko? No i wszystkich słuchaczy zachęcamy do tego, żeby z lekturą się zapoznali, a tak jak sama mówiłaś już gdzieś tam w międzyczasie całej wypowiedzi, jest tam też w ostatnim rozdziale dużo tipów i porad, także na pewno każdy znajdzie jakieś swoje pojedyncze aspekty, chociażby żeby zmienić i wprowadzić w swoim żywieniu czy swoich dzieci. Ja mam tutaj takie pytanie, też jeszcze nawiązujące do twojej książki z rzeczy, które wyczytałem przygotowując się do naszej rozmowy. Rozmawiając trochę o temacie żywienia dzieci, dlaczego w takim razie na przykład dzieci nie lubią warzyw? To jest w ogóle, odpowiadając na to pytanie, muszę cofnąć się do rozdziału, o którym chyba pominęłam, bo akurat o nim tutaj nie powiedziałam, o nauce lubienia. I ten rozdział nauka lubienia, on się zaczyna... Opowieść zaczyna się tak na dobrą sprawę, jak nasze dzieci są jeszcze w łonie matki. To jest taki pierwszy moment, kiedy nasze dzieci pierwszy raz smakują, bo ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nasze dzieci czują już smaki w łonie matki. One zarówno wdychają, jak i połykają płyn owodniowy, który ma jakiś smak, bo to wiemy. I one już wtedy tworzą jakąś swoją taką bazę znajomych smaków i zapachów. One już wtedy na tym etapie mają wbudowane swoje pierwsze preferencje. Pierwsze preferencje to jest to, co my wiemy, oscylują wokół tego, co słodkie raczej. Z różnych powodów. Po pierwsze, nie dlatego, że po prostu słodkie, dlatego, że fajnie, bo słodkie, ale to słodkie jest oznaką, że jest coś kaloryczne. A dzieci w pierwszym roku życia mają bardzo, bardzo, bardzo szybko rosną. I większość tego, co one zjadają z mlekiem mamy, idzie w tkankę tłuszczową. To widzimy. Rodzi się tam nam taki mały szczurek, chudziutki, a gdzieś tam do tego pierwszego półrocza to nam on się tak czasami jak to się mówi, Michelina... Ludzik Michelina. Tak, Michelina się robią, takie okrągłutkie. Więc one potrzebują tych bardzo, bardzo kalorycznego, no to jest dla nich mleko, ale że potrzebują cukru, potem potrzebują też tłuszczu. I to jest taka preferencja do tego słodkiego, czyli kalorycznego. A rzeczy, które nie preferują i które są dla nich takimi smakami, które są dla nich trudne do zaakceptowania, jest smak gorzki. I to wiemy, bo nawet w zeszłym roku, my to wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, ale w zeszłym roku pojawiło się takie cudowne badanie, w którym podglądaliśmy dzieci na USG takim 3D, że widzieliśmy bezpośrednio ich reakcje, jak zmieniała się ich buzia, jeżeli mamy tam 30 minut wcześniej miały podane kapsułki, w jednej grupie było to z takim wyciągiem z marchewki, w drugim z jarmużu, więc widzieliśmy, że te dzieci błogo się uśmiechają, jak mamy zjadły te marchewki, a jak dzieci dostawały ten jarmuż, to ten grymas był taki trochę bardziej zmieniony. Więc to jest ten pierwszy moment, kiedy my widzimy, że no jest coś z tymi warzywami takiego, że tym dzieciom to nie odpowiada. No bo z reguły warzywa są gorzkie, tak? Bułki nie są gorzkie, no czekolada może trochę jest gorzka, ale jakby te warzywa są takie bardziej dla nich pod tym względem niebezpieczne. Jako osobniki wszystkożerne, człowiek jest osobnikiem wszystkożernym, musieliśmy zbudować sobie jakieś mechanizmy, które pomagały nam dokonywać dobrych wyborów. No bo wiesz, no teraz to my mamy sklepy, nie? Wiemy, że mniej więcej coś jest jadalne, coś jest niejadalne. No ale kiedyś jakbyśmy na stepie w dżungli, my nie wiedzieliśmy. Istniała bardzo duża szansa, że to, co zjemy, może się okazać trujące i to będzie nasz ostatni posiłek.
Więc zostaliśmy wyposażeni w taką niepewność. I ta niepewność częściej była skierowana do rzeczy zielonych. Jako tych, które potencjalnie mogą być toksyczne i trujące. Czyli z jednej strony mamy, że dzieci chcą słodkiego i wysokokalorycznego, nie lubią zielonego i gorzkiego. No to teraz zróbmy, że tak powiem, brainstorming i co mamy? No to te warzywa wypadają słabo, one są niskokaloryczne, bardzo często są zielone, bardzo często są gorzkie, więc totalnie nie podpadają dzieciom pod te kryteria. Ale jako osobniki wszystkożerne, ale też osobniki społeczne, nauczyliśmy się rozpoznawać, które z tych gorzkich, zielonych rzeczy są dla nas dobre, są dla nas korzystne, wpływają na nasze zdrowie pozytywnie. Tylko my się tego nie uczyliśmy na własnej skórze, tylko my się uczyliśmy od naszych rodziców, od babć, od cioć, od naszego generalnie stada. Więc jeżeli jest coś, co uczy dzieci jeść te rzeczy, do których one powiedzmy nie są w jakiś sposób zaprogramowane, to są to nasze tradycje. Jesteśmy to my jedzący to jest jak nasze dziecko nas obserwuje, że my jemy te warzywa, jak obserwuje, że jego rówieśnicy jedzą te warzywa. Także to jest najbardziej taki naturalny mechanizm, żeby faktycznie te dzieci nauczyć jeść. To nie jest tak, że to działa 5 minut i one już lubią. Jest jeszcze taki specyficzny okres w rozwoju dzieci, kiedy ta niechęć do tych rzeczy zielonych i do tych rzeczy, które wydają się być niebezpieczne, to jest okres neofobii żywieniowej. I to jest, jeszcze jakbyś kilka lat temu byśmy na ten temat rozmawiali, to ktoś by mógł powiedzieć, że to jest jakieś zaburzenie, że to jest z dzieckiem nie tak, że one wszystkie mają jakiś problem. Teraz już wiemy, że raczej jest to taki nabytek ewolucyjny. Tylko, że ten nabytek ewolucyjny, w którym te nasze dzieci bardzo nie chcą jeść tych owoców, warzyw i tych zielonych rzeczy, to on jak działał na ich korzyść jeszcze x tam milionów lat temu, no to teraz już niestety nie działa na korzyść naszych dzieci, nie? Więc jakby ewolucyjny spadek mamy taki, natomiast środowisko się zdecydowanie zmieniło. Więc ta neofobia jest właśnie takim okresem, on występuje zazwyczaj między drugim a szóstym rokiem życia, kiedy dzieci faktycznie są no bardziej niechętne. I to, my to widzimy, bo wiemy, jak mamy kids menu w knajpach, nie? Co ma? Mamy nuggetsy, mamy pomidorówkę, mamy rosołek, nie? To są takie rzeczy. A broń Boże, nie z pietruszką, nie? No, to mu wszystko zepsuje. Nie pietruszka, nie koperek, nic takiego. Więc wiemy, że te dzieci po prostu nie przepadają za tymi rzeczami. Natomiast jakbyś miał mnie spytać, co my mamy zrobić, to oprócz tego, co wcześniej mówiłam właśnie, że żeby pokonać tą neofobię, żeby wyjść z niej taką obronną ręką, my musimy robić to, co nasi przodkowie by ewolucyjnie robili, czyli tak jakby oprowadzać nasze dzieci i mówić, no słuchaj, no to jest ten krzaczek, z tego krzaczka możesz jeść, tu jest bezpiecznie, ciocia Lusia tam z tego jadła, nic jej się nie stało, słuchaj, nie ma dzisiaj żadnych pączków, nie ma nic takiego, dzisiaj będziemy jeść to i to. Więc jakby pokazywać dzieciom, że to, co my im stawiamy na stole, jest absolutnie bezpieczne i ono będzie niezależnie od tego, czy one to dzisiaj zjedzą, czy nie. Bo to trzeba dać sobie też takie przyzwolenie, że moje dziecko dzisiaj nie zje. I to jest właśnie największy problem przeciętnego rodzica, że on współcześnie myśli, że to jest tak ważne, żeby to dziecko zjadło ten jeden liść sałaty, czy tego buraczka, że on tam będzie siedział i będzie temu dziecku tam gadał, że słuchaj, musisz jeść, żeby być zdrowy, żeby być tam szczupły, cokolwiek tam, żeby mieć witaminę taką. A nie bierze pod uwagę, że najlepszym sposobem na jej dziecko jest po prostu usiąść obok i samemu zjeść to. Mhm. Na samym początku odpowiedzi tak naprawdę już zaciekawiłaś mnie jedną z rzeczy i tak naprawdę do wielu jeszcze tutaj informacji mógłbym się odnieść, ale powiedz mi a propos samych, wracając do tego dziecka, jak jest w brzuchu i że smakuje to już od mamy jedzenie przetworzone w jakiś tam sposób i dostaje się przez pępowinę do dziecka, tak? Bo rozumiem, nie, że w ten sposób nie? Absolutnie, nie? To bo tu nie w wodach, o tym mówimy. A to w wodach, tak? W wodach płodowych. Okay. Więc on już ma wykształcony, że około 9 tygodnia życia płodowego już jakby pojawiają się receptory zapachowe, natomiast mówi się, że około 25 tygodnia życia płodowego dzieci już zaczynają faktycznie, że te sygnały z tych receptorów docierają do mózgu, więc dzieci już czują smaki. Dobra, i powiedz mi teraz, już wiesz, nie wchodząc w takie, myślę, aż szczegóły, bo już chciałem, wiesz, taką utopijną wizję, że jak mama by tylko jadła same kwaśne i gorzkie rzeczy, to pewnie dziecko by tak jadło, chociaż nie wiem, ale że
jak bardzo rzeczywiście ma wpływ to, jak je mama, na to, co dziecko smakuje, ale w takim sensie, no bo wiadomo, że nasze żywienie jest zróżnicowane, ale powiedzmy, jeżeli ktoś jest na jakiejś stronniczej diecie, czyli że właśnie ktoś je codziennie słodkie rzeczy, albo ktoś jest na keto diecie, a ktoś bez węglowodanów, czy to mocno się przekłada na to żywienie dziecka w pierwszych latach, czy nie? Znaczy, na pewno wpływa pod tym względem, że faktycznie to jest to, co ja na początku wspomniałam, że ta baza smaków jest im szersza na samym początku, tym lepiej. Natomiast czy się tak nie zdarzy, że nawet mama, mając najbardziej zróżnicowaną dietę, nie trafi na przykład na taki okaz, który jest właśnie wybiórczo jedzący, tak? Czyli to te rzeczy nie dają nam gwarancji. Ale z perspektywy właśnie takiej ewolucyjnej patrząc, to jest w tym dużo sensu i logiki, żeby już w łonie zaznajamiać dziecko z rzeczami, które będzie jadło po jakiś czas po narodzinach, tak? Ale czymś, co się je w moim kręgu kulturowym, tak? Okay. Coś, co ja jem, jedzą moi przodkowie, coś, co jest bezpieczne, więc te smaki teoretycznie powinny, bo jak to sprawdzali też, bo to bardzo ciekawie też sprawdzali, że na przykład zauważyli, że mamy, które na przykład miały podawane w ciąży, tam były chyba kapsułki z anyżem, to że dzieci po urodzeniu częściej właśnie odwracały głowę w stronę anyżu, tak? Więc wiemy. Albo na przykład też drugim takim, bo my mówimy, że to jest taki pierwsze lekcje właśnie odbywają się w łonie mamy, ale drugie lekcje są przy piersi. I to jest też jeden właśnie z takich niesamowitych sposobów zaznajamiania dziecka z tym, co będzie jadło w przyszłości, że to mleko z piersi też smakuje w dany sposób. Ono nie jest neutralne, ono codziennie nie smakuje. Tak, jeżeli mama coś zje na obiad, to już nawet mówi się, że właśnie po pół godziny już się może pojawiać w mleku jakieś substancje smakowe i zapachowe. Więc te dzieci mają te pierwsze lekcje wcześniej, oprócz tych, to co mówiłam, oprócz tych wrodzonych preferencji, które są praktycznie niezmienialne, jakby one nie ulegają zmianie, to te wtórne preferencje, te wyuczone, te od mamy, zarówno w łonie, jak i z etapu karmienia piersią, na pewno mają wpływ na to, jak przynajmniej w tym pierwszym okresie rozszerzania diety, czyli mówimy tam po 6 miesiącu życia, jak dziecko będzie chętne do próbowania nowych rzeczy. Okej. Okay. A to co jeszcze może wpływać na tą wybiórczość żywieniową u dzieci, jeżeli nie tylko smaki, które mama mu będzie dostarczała? Wiesz co, no mówi się, znaczy, jeżeli mówimy o takiej już stronie, bo mówiłam wcześniej o neofobii, która jest takim ewolucyjnym, jakby naturalnym okresem w życiu dziecka, ona u różnych dzieci z różnym nasileniem będzie się pojawiała, bo mamy różne też typy osobowości, mamy dzieci, które są bardziej odważne, tak, one będą chciały próbować wszystkiego, mamy też takie dzieci, które nie są odważne w życiu i to też się przekłada na ten sposób, w jaki jedzą, więc jedne dzieci może to mocniej dotyczyć niż innych. Natomiast jeżeli już przechodzimy w stronę takiej bardziej trudności, czy przechodzący w problemy natury medycznej, to dalej mamy wybiórczość pokarmowa, która jest jakby, to już taki jest kolejny jakby bardziej nasilony, czyli nasze dzieci mają już bardziej zawężoną dietę. Jedzą tylko niektóre rzeczy. To są też dzieci, które bardzo często jedzą tylko dania danych producentów, czyli one jak zjedzą frytki z McDonald's, one niekoniecznie zjedzą frytki u nas w domu, czy to są dzieci, które na przykład zjedzą tylko jogurt jednego producenta, jak ten producent nawet zmieni opakowanie, one już tego nie będą chciały ruszyć. One potrzebują bardzo dużo bezpieczeństwa i bardzo dużo sygnałów, że to jest jedzenie, które im służy, więc to mamy. I mamy jeszcze ARFID, który jest jakby na, to jest Avoidant Restrictive Eating Disorder i to jest już jakby na całym końcu spektrum. To są dzieci, które z reguły już mają jakieś niedobory żywieniowe w związku z tym, że ich ta dieta jest bardzo zawężona. One czasami mają tylko kilka rzeczy, które jedzą. To są dzieci, których, zresztą my w ogóle mówimy w naszym podejściu, że to nie jest tak, że możesz przygłosić dziecko i wszystko zjeść, ale skrajnym przykładem są właśnie te dzieci z ARFID, które absolutnie, one będą głodne, tak? One będą głodować, one przez wiele godzin nie będą jeść, jeżeli nie dostaną tego swojego bezpiecznego jedzenia. My tak na dobrą sprawę nie wiemy, co jest przyczyną. Są jakieś predyspozycje genetyczne też do tego, czyli mamy jakieś takie genetyczne traity, które mogą prowadzić dziecko w ten. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Co może też utrudniać? Utrudniać też mogą takie rzeczy organiczne, które się dzieją, czyli na przykład jeżeli dziecko ma jakieś problemy sensoryczne, tak, czyli jakoś ma z sensoryką, czy jest nadwrażliwe, czy podwrażliwe. To są takie sytuacje, kiedy jest większe prawdopodobieństwo, że te różne trudności w karmieniu się pojawią. Mhm. Kolejną rzeczą jest tak, że mogą występować jakieś
rzeczy, które się pojawiły na ich drodze. Na przykład dzieci miały, nie wiem, operację jakąś i były karmione w jakiś inny sposób, czy były zmuszane do jedzenia, tak? Czy na przykład, to jest taki przykład z, akurat z mojego syna, który mieliśmy taką sytuację właśnie, że wylądowaliśmy w Poznaniu w okresie 11 listopada, święto rogali, przecież wiadomo, że nie święto narodowe żadne, jakby każdy poznaniak wie, że to chodzi tylko o rogale. No i traf chciał, że ja mu tego rogala dałam. My przyjechaliśmy tego samego dnia, prawdopodobnie przywlókł z przedszkola jakąś jelitówkę, więc on strasznie się rozchorował tego wieczora. On wymiotował cały jeden dzień. Byliśmy przekonani, no może faktycznie mu ten rogal zaszkodził. No nie wiem, możliwe, nie wiem. Jest jakby ja jestem z Poznania, mi nigdy nie zaszkodził, no ale może on ma za dużo genów warszawiaka, kto wie. I słuchaj, i no moje dziecko nie chciało jeść słodkiego. Do łącznie z grudniem, gdzie pamiętam, pojechali ze, to on był wtedy jeszcze w zerówce, pojechali z grupą do fabryki czekolady, robili czekoladę, on zrobił tą czekoladę i on jej nie zjadł. A to właśnie przez to, że wymiotował, przez tak? to, że wymiotował. Wymioty są tak silnym sygnałem dla naszego organizmu, żeby nie brał już tego więcej do buzi, że moje dziecko naprawdę potrzebowało bardzo dużo czasu, żeby do słodkiego wrócić. Wiesz, no jakby to jest jakby całkowicie ten. Więc my też dużo piszemy właśnie w książce, mamy taki cały duży rozdział o tym, dlaczego dzieci właśnie odrzucają jedzenie. Że jest to nie tylko czasami to, o czym mówiłam wcześniej, że się czegoś boją, ale też że czasami się czegoś brzydzą, tak? Że coś ich brzydzi, że coś dotyka czegoś, że na przykład ziemniaczki dotknęły buraczków, że są poniekąd skażone tymi buraczkami, już nie wyglądają jak ziemniaczki, które ja normalnie jem, nie? Dzieje się tak, ponieważ dzieci na początku swojej drogi, one generalnie oceniają jedzenie wizualnie, tak? Czyli one jakby muszą spojrzeć, mają jakieś tam na przykład wizy, że jabłko wygląda w taki sposób. Jeżeli na tym jabłku jest plamka, to już nie jest moje bezpieczne jabłko. Więc odrzucają na podstawie jednego, jakby nie ma możliwości, żebyś jej powiedział, że to jest to samo jabłko, że to jest ta sama odmiana, to jest tylko plamka, to jest tylko ten. Nie ma, to jest jakby zepsute, złe, ble, nie ma, nie? I tak samo jest właśnie, jak czegoś dotknie, nie? Nie ma, no słuchaj, albo czegoś nowego, nie? Bo neofobia z reguły to jest taki, że dzieci się teoretycznie boją rzeczy nowych. Ale te nowe to jest też nowo wyglądające w inny sposób. Czyli jeżeli podamy na innym talerzyku, może nie przejść. Jeżeli podamy z innym dodatkiem, jeżeli dodamy koperku, to już nie jest to samo danie, które on wcześniej znał. To jest, może lubić właśnie u babci w domu pierogi, ale u nas w domu tych samych pierogów już nie zje, tak? Więc gdzieś tam to rozpoznawanie i dopiero dzieci z czasem, czyli po tym szóstym, siódmym roku życia, uczą się bardziej też społecznie, tak? Czyli uczą się, że mogą oceniać to jedzenie nie tylko na podstawie wyglądu, ale na podstawie tego, że ktoś to je, że ja to widzę, że właśnie, że to jest bezpieczne, moi koledzy to jedzą. Ale co ciekawe jeszcze a propos neofobii. O neofobii, jak się rozmawia, to bardzo... Ja zawsze lubię mówić o robakach. Teraz jest temat bardzo świeży, bo faktycznie dużo się teraz mówi o tych insektach i tym, czy będziemy je musieli jeść, czy nie będziemy ich musieli jeść. Bo to jest taki moment, kiedy każdy dorosły człowiek potrafi poczuć to, co dziecko czuje, ten lęk. Bo jak mówimy, stawiasz, wiesz, jakbym ci teraz tutaj postawiła na talerzyku, zjedz tutaj karalucha, nie, prażonego. Przecież ja go jadłam, on jest bezpieczny. Ej, wiesz, stary, jakby 2 miliony ludzi na świecie jedzą karaluchy, nie? I różnego rodzaju insekty. Dlaczego tego nie chcesz? To jest bezpieczne. No ale nie zjesz tego, bo to cię brzydzi. Więc ja lubię to zawsze przypominać właśnie rodzicom, jak mówią, że no, że mówią dziecku, no spróbuj, no przecież nigdy nie jadłeś. No ty też nigdy nie jadłeś robaka, ale masz pewne wyobrażenie, jak może smakować i wiesz, że go nie chcesz zjeść. No a skąd w takim razie w nas dorosłych ludziach, na chwilę odbiegając od dzieci, ale jeszcze będę chciał wrócić, w takim razie taki właśnie taka blokada przed jedzeniem czegoś, czego u nas się nie, bo tak jak jedno to są robaki, o których się mówi, ale też patrząc co kraj to obyczaj, no to my mamy psy przyjaciele, a w Chinach, w Indiach inne zwierzęta są przyjaciółmi i potem zamieniając to tam jedzą psy, a my tutaj jemy no z kolei krowę, świnie i tak dalej. Tak, teraz... no myślę, że trochę sam sobie odpowiedziałeś też na to pytanie, bo to jest kwestia, co się w danym kręgu kulturowym czy tylko je. Kultura. Głównie. Znaczy, bo to jest to, co mówimy, że mamy wbudowane jakieś tam nasze preferencje, ale społecznie możemy się nauczyć jeść praktycznie wszystko. Tak? Czyli możemy się umówić, że u nas się je to i to. W sumie są kanibale też, nie? Wśród ludzi. To
to jest dosyć skrajny przykład, ale faktycznie też jest. Są kraje, gdzie dzieci od samego początku są uczone, że się je ostre papryczki chili i dla nich to jest absolutnie normalne. U nas nie można nawet dziecku popieprzyć dania, bo jest już za ostre, tak? Więc gdzieś tam faktycznie to, co się je, to, co ja cały czas powtarzam, co dzieci widzą dookoła, to jest takie kreujące faktycznie to, jak one będą jadły w przyszłości i co będą uważały za normalne jedzenie. I ja zawsze mówię, jak to ktoś właśnie mówi a propos tych robaków, nie? No to ja mówię, no słuchaj, no dobra, no ale idź do innego kraju i powiedz, że jemy, nie wiem, fermentowane ogórki. No ogórek, jakby wiesz, normalny kiszonek, nie? No wszystko super, smacznie, no normalnie, jesz to od dawna, nie? Od dzieciaka, nie? Wyciągałeś z beczek czy gdzieś tam, nie? Jest to dla ciebie totalnie, a w innym kraju pójdziesz i powie, no nie, to jest zepsute żarcie. No tak, tak, że spleśniałe. Zgnite, nie? W sensie... No, tak, no zgnite, w sensie no jakby niedobre, nie? Więc jakby tak, te społeczne aspekty gdzieś są bardzo ważne do tego, żeby... I dlatego ja właśnie dlatego mówię, że dla mnie jest trochę niebezpieczne takie spojrzenie na jedzenie przez pryzmat tylko wartości odżywczych, bo to nas oddziela trochę od naszej kultury, od naszego dziedzictwa, od tej takich naturalnych form nauki. No bo teraz co zostajemy? Jeżeli na przykład mamy sytuację, że od urodzenia na przykład zakładamy, że nasze dziecko będzie dostawało słoiczki, bo to są jakieś tam organiczne albo coś tam, nie wiem, jakby najlepiej skomponowane. No to tak, nie uczymy ich jeść w tym pierwszym takim, bo dzieci tak do okresu neofobii są bardzo chętne na próbowania nowych rzeczy, one są bardzo otwarte generalnie. Jak nie mają żadnych trudności, to jakby to są te dzieciaki, które widzisz na filmikach, że po prostu siedzą w krzesełku i się cieszą, że ktoś im coś podaje. Jak już zrobisz filmik dwulatka, to już będzie, no nie dawaj mi tego, albo wiesz, złamane ciasteczko, jakby dramat. Więc gdzieś, jeżeli nie zapoznamy dzieci w tym pierwszym okresie z tym jedzeniem, to potem będziemy mieli bardzo trudno. Mhm. Nie? I mówi się, że faktycznie tak ten wstręt taki do innych rzeczy i do innych pokarmów, on się pojawia gdzieś tak około 6-7 roku życia. Czyli jeżeli do tego momentu nie pokażemy dzieciom, że coś w naszym otoczeniu jest na przykład jak robaki, my też piszemy właśnie, że robaki bywają w niektórych kulturach jednym z pierwszych rzeczy, które dzieci dostają do jedzenia. I te dzieci uznają to za jakby całkowicie normalne. Mhm. Dla nich to nie jest nic innego, tak? Jest normalne pożywienie. Co więcej, jest ono bardzo odżywcze w porównaniu do innych rzeczy, które dostają. Niektóre są nawet uznawane za lekarstwa. I dla tych dzieci nie jest to coś obrzydliwego. To jest normalny element ich życia. Wyobraziłem sobie tak, jakby to w przedszkolu pod wieczorek wyglądał, kiedy dzieci zamiast do talerzy będą siadały, tylko tak, tak, znaczy wiesz, na ogródek wyjdą, dzisiaj jemy rzeczownicę mrówki, ale nie no, w takim sensie to wszystko, co mówiłaś, jest jak najbardziej, no kurczę, super, w takim sensie, żebyśmy rzeczywiście swoją świadomość poszerzali o to, że nie, że coś jest właśnie ble, tak jak te świerszcze, które być może się pojawią bardziej na stałe, zagoszczą do Polski, w sensie wprowadzone może trochę na siłę, tylko że rzeczywiście wszystko jest dla ludzi, bo w innych miejscach na świecie inaczej ludzie jedzą. Tak, ale ja ci powiem jeszcze a propos tych świerszczy, bo ja miałam taką okazję jeszcze zanim ten był duży teraz hype, kilka lat temu Centrum Nauki Kopernik corocznie ma taki festiwal przemiany, one są, mają różne tematy. Tematem jednego z nich to było jakieś 3 czy 4 lata temu, było właśnie jedzenie przyszłości. Tam są, odbywają się z reguły panele, są jakieś wystawy towarzyszące, rozmowy specjalistów. Ja tam poszłam, bo ja generalnie strasznie lubię chodzić i to właśnie też z moim synem lubimy chodzić do takich miejsc. I tam był zorganizowany bar. Tam z reguły jest tak, że organizuje się też bar, gdzie jest jakaś firma albo jakaś knajpa organizuje tematyczne jedzenie. No i tam właśnie pojawiły się też różnego rodzaju owady, więc były takie małe arancini, są te kuleczki takie ryżowe, które były obtoczone właśnie w mące ze świerszczy, było creme brulee z pasikonikiem takim prażonym, były jeszcze coś z larwami jedwabnika. Jak smaki? Dla ciebie? No wiesz co, to nie było dla mnie nic nowego, jakiś czas temu jeszcze my... Ale w sensie, czy smakowało to tobie? Smacznie, jakby, powiem ci zaraz, jeszcze dojdę do tego, ale chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, że dla mojego syna w tamtym okresie to było coś normalne, w sensie on podszedł do tego bardziej na luzie niż ja. I to były rzeczy smaczne, do tego stopnia, że ja się pamiętam, poszłam się zapytać, bo chciałam też mężowi przynieść, zresztą znajomym też, wiesz, jakby wtedy tego w ogóle nie było na rynku. I mówię, czy możemy gdzieś kupić te produkty? Ona mówi, że nie za bardzo, bo to sprowadzane, że oni nie mogą tego sprzedawać tak poza tym. A ja mówię, no dobra, ale czy może mi pani tak nasypać kilku tych tam pasikoników prażonych i zabiorę do domu? No i powiem ci, że one smakowały jak pepisy.
Pamiętasz popisy, takie chipsy bekonowe, nie? Tak, no to one mniej więcej tak smakowały, one pewnie były z jakąś przyprawą robione, takie prażone, były chrupiące i były super do momentu, aż jak każde smażone czy prażone jedzenie, aż nie dostały powietrza i wilgoci, się zrobiły takie maszy, w sensie miękkie i już nie były tak atrakcyjne. Ale powiem ci o pierwszym moim takim doświadczeniu, które ja miałam, jeżeli chodzi o insekty. Też w Warszawie tu się odbywa taki nocny targ, to jest... W Poznaniu wiem, że chyba coś. No ale tam się wystawiała taka jedna knajpa tajska i oni zawsze mieli właśnie takie na podstawkach larwy jedwabnika z czosnkiem i z chili. Ja to kiedyś wzięłam, mówię, jakby spróbujemy, zobaczymy. I pamiętam dokładnie, jak pierwsze jadłam. Jadłam to też z moim synem. On to zjadł w ogóle jak cukierki. A ja tak, wiesz, cedziłam przez zęby. Ja tak ugryzłam, niepewnie. Mówię, okej, dobra. No i tam zjadłam dwa i generalnie jakby spoko. Ale następnym razem i tak zaczęłam zapraszać znajomych i mówię, słuchajcie, chodźcie, spróbujecie i w ogóle. No i z każdym tym kolejnym razem, jak próbowałam, to stało się dla mnie legitną, fajną przekąską. Mhm. W sensie nie widziałam już tam robaka, tylko widziałam, nie wiem, to jak paluszki, jakbym popcorn jadła, jakby cokolwiek, nie? Zaprosiłam też znajomą, właśnie Zuzia też przyszła, bo też ma syna w tym samym wieku, co Henik, więc chłopaki w ogóle usiedli do tego i zaczęli, wiesz, to jakby jeść normalnie, jakby nigdy nic. Więc gdzieś tam mam wrażenie, że my się bardzo tego boimy i wydaje nam się to też takie, no mam wrażenie, że ludzie właśnie mają taki lęk, że teraz będą musieli robaki, że to jest w ogóle straszne, że to do momentu coś takiego, że czują się upodleni, że muszą robaki jeść. No kto je robaki? Ale to może być, dla młodych ludzi może być to naprawdę dobra alternatywa, a dla naszych dzieci, które już będą to miały od urodzenia dostępne, to może być to naprawdę jakby fajna legitna przekąska. Mhm. Ale to właśnie jeszcze te różne takie ciekawostki żywieniowe, nawet też kulturowo patrząc, o których przed chwilą rozmawialiśmy, to przygotowując się do rozmowy i tak jak śledziłem twoje social media, gdzie też zapraszamy słuchaczy, Marta funkcjonuje na Instagramie jako Kostka o jedzeniu. Kostka o jedzeniu, tak, właśnie chciałem powiedzieć. I w jednym z wpisów widziałem, że zadałaś takie pytanie swoim obserwującym, ale wiem, że ty nie odpowiedziałaś, przynajmniej tak nie widziałem, żeby była taka stricte odpowiedź, a tu jest pytanie stricte do ciebie. Czy uznałabyś za zdrowe jedzenie przez całą zimę wyłącznie kapusty, ogórków i ziemniaków? Co na to dietetyk? To ja może powiem, jaki był wstęp, co to był za post. Wtedy mnie tak uderzyło to, że dla mnie okres wiosny zawsze kojarzył się z tym, że pojawiały się nowaliki. Coś, czego nie jadłam. Nie jadłam przez całą zimę. Nie jedliśmy szczypiorku, nie jedliśmy rzodkiewek. Te ogórki się dopiero tam szklarniowe, jakieś tam dopiero później zaczynały pojawiać, ale gdzieś tam ta pierwsza sałata się faktycznie wiosną pojawiała. No bo w Polsce nie ma opcji, żeby to było zimą. Nie ma opcji, tak, dokładnie. Przynajmniej w naturalnych warunkach, nie? Tak, no tam w szklarni jesteśmy w stanie, ale powiedzmy sobie, no dopiero się wtedy pojawiały. I było coś w tym takiego, że faktycznie wszyscy chcieliśmy to jeść, nie? Że wszyscy chcieliśmy spróbować tego świeżego, że to był dla nas znak po tych całych miesiącach jedzenia ziemniaków, ogórków i kapusty kiszonej. No i teraz tak patrząc, ja zadałam to pytanie tak trochę przewrotnie może, bo ja jestem, znaczy dzisiaj mówimy o tym, że powinniśmy mieć jak najbardziej różnorodną dietę, że powinniśmy tam jarmuż, chia, taki olej, tu awokado, tutaj coś, ale nam całkiem nieźle szło też na kapuście ogórkach, tak? To nie jest tak, że... Tak nasi przodkowie tu żyli, nie? No akurat w naszym regionie, bo tym dysponowaliśmy, no tak? I przeżyli, bo jesteśmy tu. No przeżyli, jesteśmy tu. Oczywiście zapewne zdarzało się, że ktoś lepiej, gorzej jadł, miał niedobory, wiadomo, ale jakby to nie jest też tak, że ta nasza ta różnorodność naszej diety wymaga od nas, żebyśmy musieli jeść egzotyczne owoce, warzywa z różnych zakątków świata. Nie, my mamy tutaj lokalnie bardzo dobrze i też zresztą nasze organizmy są trochę tak zaprogramowane, że nic się, wbrew temu, co się mówi, nic złego się nie będzie działo, jeżeli przez jakiś czas nie będziemy mieć na 100% tych naszych wszystkich rameczek witamin. Że to nie jest tak, że my umieramy od tego. To nie jest tak, że jakby zapadamy od razu w chroniczne choroby. My dzisiaj z perspektywy współczesnego żywienia myślimy, że naprawdę, że musimy optymalizować tą dietę, że ona musi być jak najbardziej taka, żebyśmy nasze dzieci nie chorowały. Ale nasze dzieci jak chorowały, tak chorować będą. Są w przedszkolach, na małej powierzchni, stykają się ze sobą, wymieniają się wszystkimi glutami, nieglutami, bakteriami, pasożytami. I to jest przyczyną, a nie to, czy one mają trochę witaminy C w tą, czy w tamtą, tak? Jakby oczywiście możemy próbować jakoś tam podciągnąć to nasze jedzenie tak, żebyśmy byli zdrowsi,
No, ale to nie jest też tak, że teraz jesteśmy niezdrowi. Ale to w każdym razie, czy wyobrażałabyś sobie jedzenie całą zimę dla siebie? Cóż. Na tym etapie? Myślę, że nie, bo po prostu mam dostęp do innych rzeczy, nie? Jakby to jest. Ja lubię jeść, lubię też eksperymentować trochę z kuchnią, więc dla mnie by to było trudne. Wiesz, ja tutaj mam w takiej w ogóle wygodnej sytuacji, że ja mam na przykład obok mnie dwa koreańskie sklepy, w których lubię się zaopatrzać, gdzie są naprawdę rzeczy, które bardzo lubię jeść. Ostatnio właśnie przywoziłam stamtąd taką świetną kapustę, która nie tworzy główek, choy-sam, i ona super smakuje podsmażona na patelni z czosnkiem. Lubię, wiesz, jakieś młode pędy czosnku właśnie, które można sobie kupić, więc jakby z perspektywy dzisiejszej nie wyobrażam sobie, żeby się ograniczyć tylko do tego, natomiast nie uważam, żeby było to dla nas niezdrowe. Jasne. A to w którym kierunku poza koreańską kuchnią twoje kubki smakowe aktualnie się kierują? A wiesz co, jakby, no ja tak generalnie ja lubię te smaki, bo cokolwiek dodasz, sos sojowy, czosnek jest lepsze, nie? Tak? Tak, jakby w moim mniemaniu. Więc gdzieś tam, ale miałam takie duże zachłyśnięcie tą kuchnią, a potem miałam taką duży powrót i bardzo potrzebowałam, żeby jeść rzeczy, które pamiętam z dzieciństwa, rzeczy, które jadła moja babcia, która przygotowywała moja mama. Nawet dzisiaj ja tak się śmieję, że to jest trochę kuchnia confusion, w sensie, że taki człowiek jest zagubiony, bo z jednej strony, znaczy może nie zagubiony, tylko tak łączy różne dziwne rzeczy. Na przykład wczoraj zrobiłam kapuśniak sobie, do którego dodałam oleju chili, nie? Więc jakby teraz gdzieś tam w tą stronę... A to rzeczywiście, no to chyba oryginalnie. Idzie. Ale też mam taką potrzebę, żeby pokazywania na przykład mojemu synowi smaki mojego dzieciństwa. Wczoraj właśnie pojechaliśmy wieczorem na zakupy. I akurat u mnie w domu jadło się bardzo dużo, no nie, do teraz się je sporo wędlin, sporo kiełbas, ale też się jadło na przykład metki, wątrobianki, czegoś, czego my tutaj raczej nie jadamy. Nie dlatego, że ja absolutnie tego nie lubię, czy wzgardzam tym, tylko po prostu ani mój mąż tego nie je, ani mój syn, więc jakby kupowanie tego dla siebie zawsze było, jakoś tak mi się wydawało, kontrproduktywne. Ale wczoraj tak zobaczyłam taką tanę, ja mówię, Henie, chcesz spróbować? Mówię, no w sumie tak, on jest właśnie taki już wychodzący z okresu neofobii, więc jest dużo chętniejszy do próbowania nowych rzeczy. I powiem ci, że szczerze się ucieszyłam, jak wczoraj mu zrobiłam bułkę taką, jak ja jadłam, jak ja pamiętam z dzieciństwa, bułkę z masłem, z pasztetową i z ogórkiem kiszonym, i on powiedział, mama, to jest super. Ja byłam po prostu normalnie siedziałam i się czułam, jakbym wygrała na loterii. Jakby to nie jest, jakby z perspektywy jakby dietetyki nie jest to najzdrowsze jedzenie pod słońcem, ale ucieszyłam się, że poznał to, że pokazałam mu to, że i że jemu też to zasmakowało. No to chyba chodzi też o to, jakby też, no nie stricte, bo to jeszcze też bym chciał o tym porozmawiać, ale chyba o to, żeby to jedzenie sprawiało przyjemność, więc jeżeli ta bułka raz po raz się pojawia, czy jest z tym pasztetem i ogórkiem, to chyba właśnie okej, nie? Znaczy jak dla mnie to w ogóle jedzenie przede wszystkim powinno sprawiać przyjemność. I ja właśnie mam wrażenie, że psychodietetyka tak trochę idzie w tym kierunku, żeby... Znaczy jest to pokłosie oczywiście epidemii otyłości, której mamy, że my się bardzo boimy jedzenia, które sprawia nam przyjemność. Że zakładamy, że jeżeli będzie nam sprawiało przyjemność, to my na pewno będziemy się przejadać. Że jeżeli będzie nam sprawiało przyjemność, będziemy się przejadać, to że będziemy otyli. Więc gdzieś ta przyjemność stawiana jest teraz niżej ponad wartość, poniżej wartości odżywczej jedzenia. Czyli my się czasami zmuszamy do jedzenia rzeczy, które nam nie smakują, właśnie dla zdrowia, dla coś tam. A dla mnie jakby z perspektywy osoby, która ma nauczyć dziecko dobrze jeść, ja bym chciała, żeby jemu jedzenie sprawiało przyjemność. Tak? Że mam wrażenie, że jest jednak coś takiego integralnie ludzkiego, że to, co jemy, musi nam w jakimś tam stopniu spakować, że pozbawianie go tej przyjemności wydawałoby mi się niefajne. Tak, tak, to znaczy w tym zakresie, że jedzenie powinno być przyjemne, na przykład w ramach, nie wiem, wybranych warzyw, tam, nie wiem, stworzonego dania na obiad i tak dalej, czy kanapek, jak najbardziej powinno, na pewno powinno sprawiać przyjemność, bo zawsze to wybierzemy nawet z perspektywy psychologicznej, że po prostu prościej nam będzie. No ale ja akurat a propos tej przyjemności i już zatracaniu się wręcz w jedzeniu z perspektywy przyjemności, chciałem uderzyć w kierunku emocji akurat, jeżeli chodzi bardziej już nawet o osoby dorosłe niż o dzieci. Jak bardzo widać w jedzeniu nasze emocje? No w ogóle ja pamiętam, kiedyś czytałam taką fajną książkę, która była tak połączeniem książki kucharskiej, książki technologicznej, ale oni tam mówili, autor mówił o podstawowych smakach, czyli tam robił przepisy wokół podstawowych smaków, czyli kwaśnego, słodkiego i ten. I on mówił, że dodatkowym poziomem w tym wszystkim są zawsze emocje.
i że one działają w dwie strony. Zarówno to jest to, co mówiłam, czyli jedzenie sprawia, że czujemy się lepiej, przyjemniej jest nam, czujemy się szczęśliwsi, ale też to, w jakim otoczeniu jemy, wpływa na smaki. Tak? Jeżeli na przykład jesteśmy w takim otoczeniu, jeżeli jesteśmy zestresowani, to rzeczy nam mniej smakują, nie chcemy tego potem jeść, tak? Czyli nawet z tymi wymiotami, gdzie jest taka traumatyczna jakaś tam sytuacja, to na poziomie emocjonalnym to wpływa na nas, że my później nie chcemy jeść tego jedzenia. Z perspektywy żywienia dzieci jest bardzo ważne, że dzieci przede wszystkim przy stole powinny się czuć bezpiecznie. To jest jakby klucz. Jeżeli dziecko nie czuje się bezpiecznie, to z tym całym narzutem tej neofobii, tego wszystkiego, ono będzie jadło właśnie albo wybiórczo, niepewnie, albo będzie to prowadziło do jakiejś kompensacji, że ono faktycznie będzie jadło, żeby zadowolić rodzica, ale w przyszłości, powiedzmy, się to odbije w postaci jakichś tam większych, bądź też mniejszych zaburzeń odżywiania. Oczywiście to nie jest tak proste, jak ja to przedstawiam i też nie chciałabym mówić, że jeżeli będę zmuszać dziecko do jedzenia, to ono na pewno będzie miało zaburzenia odżywiania w przyszłości. No ale gdzieś tam ten mechanizm jest taki, jest takie społeczne przyzwolenie na to, żebyśmy nasze dzieci zmuszali do jedzenia. Mimo, że wiemy, że ta jedna łyżeczka magiczna, ona nie sprawi nagle, że nasze dziecko będzie zdrowe i będzie lepiej rosło, będzie miało lepsze wyniki w nauce i to wszystko, co zdaje nam się łączyć z taką optymalną dietą, to gdzieś tam siedzimy nad nimi, no zjedz, nie? No zjedz, no jak to, wyobraź sobie, że nad tobą ktoś tak siedzi, nie? Jakby no zjedz. Zaczyna nas denerwować, jak czasami przychodzimy na przyjęcie i mamy za przeproszeniem upierliwą ciocię, babcię czy kogoś i mówi, no wiesz, Marysiu, no zjedz to, nie? No a ty wiesz, Marysia ma 50 lat, a Marysia nie chce jeść, nie? No Marysiu, no zjedz, ja się tak, no wiesz, no ja się tak postarałam, no przygotowałam coś. Nie, czasami po prostu nie chcemy jeść i chcielibyśmy, żeby nasze nie było wysłuchane, ale zapomniałam, o czego mówiliśmy o emocjach, więc emocje tak, emocje jak najbardziej wpływają na to, zarówno jak odczuwamy smak, ale też jak wygląda nasze jedzenie później. Tak, ale wiesz co, mi też bardziej chodziło o ten taki kontekst, gdzie czasami to ja mogę powiedzieć akurat chyba najbardziej widocznie. Chodzi o emocjonalne jedzenie. Tak, że na przykład mogę w którym kierunku to idzie, że najbardziej chyba takim widocznym i filmowo, bo mi się kojarzy, ale też i domowo, bo akurat to widziałem. Oczywiście być może też się w tym zatracam, bo nie chcę tutaj, żeby potem zapadło, że w jedną stronę idę, ale że na przykład jak wiesz, na przykład kiedyś żona na przykład okres zajadała, czyli wiesz, że mam trudny okres fizyczny w życiu, no bo rzeczywiście ciało, tam hormony sobie buzują i tak dalej, no to mogę zjeść, wiesz, paczkę lodów. Kiedy nie ma tego, to jest okej. Okay. Tak samo mam gorszy dzień, zwolnią mnie z pracy, czy tam, nie wiem, w pracy się z kimś pokłócę, no to nagle tam paczki chipsów, alkohol, papierosy. A normalnie na przykład jest okej, że nie palę, nie piję, nie jem. Znaczy, wiesz co, ja myślę sobie, że to jest bardzo naturalne, że jedzenie daje nam komfort. Ono ma nam dawać komfort. Chociażby z tego względu, że sam głód w sobie jest takim uczuciem takiej... To jest taka niepewność, takie poczucie bycia nieukojonym. Nie? W sensie, że to jest takie w sensie trochę nieprzyjemne uczucie. Nie mówię już o tym głodzie, że ci burczy w brzuchu, tylko w ogóle jakby to poczucie. Więc jak my wtedy dostajemy to jedzenie, to czujemy komfort. Nie? To nam tam daje komfort. Więc ten mechanizm, o którym ty mówisz, że jedzenie nam daje komfort w sytuacjach trudnych, to jest jak najbardziej naturalny, jak najbardziej ludzki. Ja nawet wczoraj chyba to gdzieś wrzucałam, czy pisałam o tym, że nie ma w tym problemu, że jedzenie daje nam komfort. Problem się pojawia, gdy jedzenie jest jedną z niewielu narzędzi, które nas potrafi wprowadzić w to poczucie komfortu. To wtedy się robi problem, bo wtedy się faktycznie mówi to takie o takim typowym emocjonalnym jedzeniu, czyli zajadaniu każdego stresu. Nie? Ja mówię sobie, no ja miałem ciężki tydzień w pracy, więc teraz mogę usiąść i zjeść tam nie wiadomo. I ja nie mam żadnych innych narzędzi, żeby sobie poradzić z tym stresem z pracy, nie mam żadnych innych narzędzi, żeby sobie poradzić z tym, że jest mi źle, tak? Zostaje mi tylko i wyłącznie to jedzenie. To wtedy zaczyna się robić problem. Ale daleka jestem od mówienia takiego, że właśnie, że zawsze to, że jedzenie daje nam komfort, jest złe, bo nie jest. Jest w nas poniekąd wbudowane, tak? I co my powinniśmy zrobić, kiedy faktycznie mamy ten problem, to przede wszystkim powinniśmy odkopać to, co faktycznie stanowi problem. A stanowi problem stresująca praca, trudny okres w życiu. Nie jedzenie jest, w sensie jedzenie jest tylko i wyłącznie próbą wyleczenia tego nieprzyjemnego poczucia. I starać się znajdować sobie inne rzeczy, które mi dają ukojenie. Czyli może zamiast, nie wiem, zjedzenia teraz paczki chipsów, może jak ja pójdę na 15-minutowy spacer, oczyszczę trochę głowę, może wrócę, już nie będę głodny, tak? Albo nie wiem, może pójdę na siłownię. Jakby ten ruch jest, my bardzo często ruch uznajemy tylko jako formę, jako narzędzie do zrzucenia kilogramów. Ale ruch, i to widać bardzo, bardzo dobrze na przykładzie dzieci, jest czymś, co
jest wbudowany w nasz dobrostan. Ja zawsze lubię mówić o takim przykładzie, że jak wstajesz rano i się przeciągasz, nie? To jest takie przyjemne uczucie. Jakby nie potrafisz powiedzieć, że to jest szczęście, nie potrafisz powiedzieć, że to jest, jakby nie potrafisz określić tego, ale to jest takie, no takie coś, co ci daje takie przyjemne uczucie. I my generalnie to mamy ruszając się. Tylko ja tak zawsze lubię mówić właśnie na przykładzie dzieci, bo u nich to jest tak jasno, czarne na białym, że to musi być ruch, który nam sprawia właśnie przyjemność. To musi być ruch, który wynika z naszej chęci ruszania się, a nie ustrukturyzowany jakiś, znaczy zapewne są ludzie, którzy czerpią przyjemność z treningów, nie? Ale z reguły to nie są dzieci, nie? Dzieci nie będą się cieszyły z tego, że muszą zrobić 5 pompek. Po prostu nie. Więc jeżeli ktoś ma właśnie stresujący moment, a czuje, że mu nie po drodze, na przykład, nie wiem, z jakimiś treningami czy coś, to po prostu się poruszać, porozciągać, że czasami poczucie takie w swoim ciele pozwala nam wrócić gdzieś z tych emocji takich wzburzonych do właśnie do naszego ciała, tak? I wtedy się może okazać, że to jedzenie takie emocjonalne już nie jest potrzebne. Ale też jakby jemy w różnych kontekstach społecznych, jemy czasami jak nie jesteśmy głodni, bo na przykład, nie wiem, właśnie idziemy do kina, tak? Czy idziemy na przyjęcie, podjadamy, nawet jak nie jesteśmy głodni. Ja bym się tego nie bała, tylko właśnie jeżeli to nie jest codziennością i nie jest jednym mechanizmem. Czyli to w sumie nawet też słusznie na samym początku już mówiłaś, że to nawet nie bardziej z przyjemnością, bo tu przyjemność jedzenie powinno sprawiać zawsze, ale ja sobie tak w słowniku to przedstawię, że to jest bardziej ten komfort, wtedy szukamy rzeczywiście komfortu. Chciałbym wrócić jeszcze do dzieci, tak jak mówiłem, bo odeszliśmy tutaj do ogólnych tematów, a chciałbym się jeszcze podpytać a propos jedzenia, tak jak mówiliśmy, i nauki dziecka, że dziecko powinno czerpać od nas, żeby tam nie zmuszać, żeby powinno sprawiać przyjemność. To dlaczego nie powinniśmy przemycać warzyw na przykład w jedzeniu? Dlaczego tego nie polecasz? Wiesz co, my tutaj zawsze taki najlepszy przykład, jaki my podajemy, to powiedzmy, że uprośćmy bardzo, mamy dwa typy ludzi. Mamy przewodników i przemytników. Przemytnik to jest taki rodzic, czy w ogóle to jest taka osoba, która chce... No bo wiemy, że te dzieci nie chcą jeść tych warzyw, jakby to jakby mamy na początku tego równania. A on chce, pomimo tego, że wie, że dziecko nie lubi tego szpinaku, to on chce tam go gdzieś wcisnąć, no bo uważa, że jest zdrowy, ma żelazo, foliany, cokolwiek tam, nie? I on będzie temu dziecku gdzieś tam wciskał ten. A po drugiej stronie mamy przewodnika, czyli taką osobę, która pokazuje, wiesz co, to jest szpinak, on rośnie tutaj, jego się je w takich daniach, on ma taki i taki smak. Zobacz, jak jest na surowo, to jest taki. Jak jest ugotowany, to jest taki. Zmienia kolor. Jakby on może być smaczny z tym. Więc mamy te dwie strategie. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy my mamy tego przemytnika? Jeżeli dziecko, no jak jest małe, to pewnie jakby nie jest w stanie odkryć tego, ten, ale jak jest starsze i ono się dowie, że mama w tych jego ulubionych pulpetach wsadziła ten szpinak, to on nie dość, że tego szpinaku nadal nie będzie jadł i lubił, nie? To on jeszcze tych pulpetów następnym razem nie zje. Bo brak zaufania do osoby karmiącej rodzi brak zaufania do jedzenia, które ta osoba podaje. To oczywiście nie będzie każde dziecko, nie? Mówimy pewnie o jakiejś tam części dzieci, które faktycznie to w ten sposób będzie działało. Ale generalnie nikt z nas nie lubi być oszukiwany, nie? A szczególnie jeżeli chodzi o rzeczy, które wsadzamy do buzi. A jeżeli mamy przewodnika, to jest taka osoba, która pokazuje nam, że coś może być smaczne, że ja to lubię, że wiesz co, że to jest fajne, to jest jak ja sobie myślę, jakbyś zabrał kolegę na przykład na wyjazd do Włoch, nie? I mówisz, słuchaj, to jest moja ulubiona knajpa, tu podają takie owoce morza, że w ogóle musi spróbować. On mówi, nie, dziękuję, nie tym razem. Ale on kiedyś tam może wróci i będzie chciał. I mówi, słuchaj, no kolega mi polecał taką super knajpę i tam jest ekstra, nie? Więc gdzieś się... Te rzeczy nie są tak skuteczne, tak? One nie działają czasami od razu w przypadku dzieci, ale pokazują właśnie cały czas to jedzenie od strony pozytywnej. Od tego strony, że wiesz co, to warto. Nie musisz, ale ja ci mówię, że to warto, nie? A po drugiej stronie mamy właśnie taki brak zaufania fundamentalny, brak zaufania, że to dziecko kiedykolwiek może się nauczyć jeść, że jeżeli ono teraz nie zje, to w ogóle wszystko już stracone, zaprzepaszczone, ono będzie, wiesz, niezdrowe i nigdy w życiu tego szpinaka nie zje. Więc my właśnie stawiamy na takie właśnie pokazywanie, takie przewodzenie temu dziecku, takie właśnie modelowanie jego zachowań żywieniowych, tak mówiąc bardzo technicznie, ale w taki sposób, który jest najbardziej naturalny. My wszyscy chcemy podążać za dobrymi smakami, nie? Wszyscy chcemy. Jeżeli teraz nie ten szpinak, może znaczy, że to nie jest ten... Ja nauczyłam się jeść oliwki, jak miałam 20 parę lat. Wcześniej nigdy nie miałam jakby do czynienia z oliwkami. Jest wiele rzeczy, które się nauczyłam jeść dopiero po 30.
Nie? My mówimy, że nauka jedzenia nie kończy się wraz z dzieciństwem. My się całe życie uczymy jeść. Uczymy się, eksplorujemy. Czasami zmieniamy nasze tożsamości żywieniowe, bo teraz jest bardzo popularne to, że bardzo dużo osób przechodzi na weganizm, wegetarianizm, fleksitarianizm, ogranicza jedne rzeczy. Więc my cały czas redefiniujemy siebie. A z naszymi dziećmi się zachowujemy tak, jakby był koniec. Po ptakach nie ma. Nie, już nigdy, nie? Ale to mi się wydaje, że w ogóle z naszym żywieniem tak jest, bo pamiętam, jak to, wiesz, nieraz gdzieś widząc w gronie znajomych czy rodziny, jak czasami ktoś mówi, że kiedyś to jadłem, a teraz tego nie jem. Dlaczego tego nie jesz? Przecież to kiedy zawsze jadłeś, a teraz ten, no bo tak jak mi się wydaje, tak jak teraz mówisz, że... No tak jak kiedyś lubiłem czytać jedne książki, a teraz czytam inne, no, zmieniam się, dorastam, się, dokładnie, nie? Tak. No i nasze dzieci też się zmieniają i dorastają. Mówiłaś też a propos zaufania właśnie do tego jedzenia, żeby nie być tym przemytnikiem, a z kolei wcześniej, w pierwszej części, jak mówiliśmy o dzieciach, mówiłaś, że dziecko wie... ile potrzebuje. Ile potrzebuje, co potrzebuje, co mu smakuje i co nie. Skąd? Skąd ta świadomość w dziecku, że wie? Wiesz co, żebyśmy my, rodzice, znaczy, byli spokojni. Może ja rozgraniczę, bo jest też jedna taka podstawowa zasada, i którą, jak już tutaj tak głęboko wchodzimy w żywienie dzieci, która tak na dobrą sprawę pokazuje, gdzie się zaczynają, gdzie się kończą, czyje kompetencje w tej relacji karmiący-karmiony. Jest taka zasada, która mówi, to się nazywa zasada podziału kompetencji przy stole, która mówi o tym, że rodzic decyduje, kiedy są posiłki, co na tych posiłkach się, w ramach tych posiłków się pojawi, a dziecko decyduje to, ile zje i czy w ogóle zje. Więc dla mnie gdzieś ten rodzic jest jakby tym mózgiem. A skąd dziecko wie, ile ma zjeść? Czy ono wie, ile ma zjeść? A czy potrafi zarządzać swoim głodem? No słuchaj, ale poczekaj, to ja dokończę, a zaraz pamiętaj to pytanie, zadasz mi je drugi raz. Więc rodzic gdzieś tam jest tą głową, tak? Czyli on zajmuje się tymi kulturowymi sprawami. On pokazuje, co jest bezpieczne, pokazuje, kiedy jeść, z jaką regularnością podaje na stół. No ale dziecko ma brzuch. Dziecko jest brzuchem w tej relacji. Ono doskonale wie, ile zjeść. Słuchaj, no jak mamy dzieci, nie? Dziecko się rodzi. To jest mój ulubiony przykład, ja go w niemal każdym wywiadzie go dan jest coś takiego, co się nazywa breast crawl, czyli to jest takie pełznięcie do piersi. Jeżeli odłożysz jakby dziecko urodzone o czasie, odłożysz mamy na pierś, tak, w sensie tam na brzuch nawet, to ono pomimo tego, że ono oczywiście chwilę musi odpocząć, wiadomo, ono jest w stanie przyczołgać się, mimo tego, że to nie jest jeszcze dziecko raczkujące, że to nie jest, tylko ono potrafi tak poukładać swoje ciało, że on się przysunie do piersi, przyczepi się do tej piersi, zasie się, będzie ssało, aż się naje i skończy karmienie. Dzieci mają, naprawdę, słuchajcie, dzieci mają taki drive do jedzenia. Gdyby tego nie miały, to by umierały. One muszą mieć wbudowane mechanizmy. One doskonale wiedzą, ile zjeść. Kończą jeść, jak już nie są głodne, napełnią brzuch. Płaczą, czy są niespokojne, bo mówi się, że płacz to już jest taki ostateczna jakby forma komunikacji w przypadku takiego dziecka. One nam komunikują, hej, ja teraz jestem znowu głodny, nie? Dlatego my mówimy dużo, że to karmienie na żądanie w tych pierwszych miesiącach życia dziecka jest tak ważne, właśnie dlatego, że dzieci są bardzo blisko swojej regulacji, samoregulacji, one doskonale wiedzą, co czują w tych brzuchach, nie? Co więcej, one potrafią, takie badanie właśnie za jedną, bo my też piszemy o takich trzech naukowczyniach, które najbardziej się w naszym mniemaniu przyczyniły, jeżeli chodzi o badanie nad samoregulacją dziecięcą. I właśnie Lian Birch, która badała, ona zrobiła takie ciekawe badanie, że dzieci potrafią też dostosować, że jak mają mleko takie dostawało w butelce mniej kaloryczne, to piły jej więcej, jak miał bardziej kaloryczne, to piły jego mniej. Więc to zjawisko takiej kompensacji kalorycznej, że jeżeli teraz wypije, albo jeżeli teraz wypije mniej, to następnym razem podczas posiłku wypije więcej, gdzieś tam ten bilans będzie się zgadzał. Co tutaj jakby też jest dodatkowym elementem, dzieci oprócz tego, że żyją, wydatkują energię, robią kupę i w ogóle, to one też rosną, więc gdzieś musi być też jeszcze zapas na to rośnięcie. Więc to wszystko ich ciała wiedzą, mają wbudowane. One wiedzą, że na przykład teraz, bo tak się mówi, że najpierw jest tak, że dzieci więcej jedzą, a potem potrafią z dnia na dzień na przykład 2 centymetry, nie, przybrać, nie? Że są wyższe, nie? Albo gdzieś tam na wadze przybierają, więc gdzieś tam jest to też zaprogramowany ich wzrost, jest taka ich właśnie trajektoria wzrostu. Więc my nie musimy dzieciom mówić, ile mają jeść. My musimy tego nie psuć. I mówisz, że gdzieś tak około 4-5 roku życia następuje taki shift, że dzieci faktycznie jedzą bardziej w odpowiedzi na to, co mają z zewnątrz, czyli mniej słuchają siebie,
a bardziej słuchają tego, też coś to się nazywa portion size, nie? Czyli tego, jaką mają porcję. Mhm. Czyli jak masz mniejsze dzieci, to jak im dasz na tym talerzyku, no to one zjedzą raz więcej, raz mniej, zostawią połowę, nie? A z czasem zaczynają zjadać wszystko z talerzyka. Bo mają taką porcję, nie? I to jest to, co my czasami widzimy, że jakby rzadko ktoś z nas potrafi się zatrzymać w połowie paczki chipsów. Nie? Musi być zjedzona cała, musi być wszystko z talerza. Że abstrahując od tego, żeby nie marnować tam zero waste i tych wszystkich takich, że babcia mówiła, żeby nie zostawiać jedzenia, to po prostu nie jest nam z tym po drodze. A dzieci są w tym dobre. Czyli my tak w ogóle często to powtarzamy, że w temacie jedzenia to my się wiele od dzieci powinniśmy nauczyć. Mhm. Właśnie tej samoregulacji. One są bardzo blisko swojej samoregulacji, są bardzo blisko swoich potrzeb, są bardzo blisko swoich preferencji. Ale gdzieś tam, żeby też nie popadać w taki hura optymizm, że te dzieci wszystko wiedzą, to gdzieś z boku musi być też ten dorosły, który wie, co serwować, że wie, że no dobra, ale nie możemy przecież codziennie jeść pierogów, nie? Musimy czasami zjeść kaszę, musimy jakby czasami, nie wiem, mięso, czasami ryby, nie? Czy on jako ten rozum, jako ta bardziej jakby rozumna strona tej relacji karmiący-karmiony, to oni muszą wyjść z inicjatywą, że to jedzenie faktycznie się pojawia na stole, że ono jest zbilansowane, nawet jeżeli po drugiej stronie mamy dziecko, które powie, ja dzisiaj nie jem. Mówisz, okej, spoko, kolacja jest za 3 godziny. Więc jakby to i jeżeli wsadzimy, jeżeli każdy z nas jest w tej swojej roli, czyli jeżeli ty jesteś w roli, że tylko oferujesz to jedzenie, oferujesz najlepsze jedzenie, jakie możesz zaoferować, ale nie wchodzisz w kompetencje dziecka, czyli nie mówisz mu, musisz to jeszcze dokończyć, nie? Albo że, wiesz co, nie jedz tyle, bo będziesz gruby, nie? A co więcej, a w drugą stronę, jeżeli dziecko nie przychodzi do ciebie, ja dzisiaj tego nie będę jadł, zrób mi placki i ja nic innego nie będę jeść, nie? Bo w tych momentach, kiedy się mieszają te kompetencje, kiedy dziecko wchodzi w to, kiedy jeść i co jeść, a ty wchodzisz w to, ile jeść i czy w ogóle jeść u dziecka, to zaczynają się konflikty, nie? Mhm. To wtedy się zaczynają konflikty, bo jest przeciąganie liny, że ja nie chcę, ja nie będę tego jeść. Co więcej, utrudnia to też dzieciom właśnie naukę jedzenia, bo jeżeli my cały czas będziemy gotować pod dziecka preferencje i tylko rzeczy, które jesteśmy absolutnie pewni, że zje, to ono nie będzie miało okazji do nauczenia się różnych innych smaków. Mhm. No, czyli to już reasumując, to no, dziecko to jest po prostu mały człowiek, a nie jakiś tam no, osobnik, któremu... Nie, absolutnie, jeżeli chodzi o te podstawowe, to są jakby, to są tak basic, to jest tak, wiesz, nie uczysz dziecka, kiedy ma sikać, nie? Jak ma sikać, jakie ilości sika, nie? Ono wysikuje tyle, ile wysikuje, nie? No, ale widzisz, z jedzeniem jednak tak przeszło, tak jak mówisz, bo to jest gdzieś będąc obserwatorem po prostu życia, no to widać często, że jednak rodziców to stresuje, że właśnie, o Boże, dziecko nie zjadło, zjadło, czy to, czy w przedszkolu, czy nie w przedszkolu, oczywiście, czy w domu. No, bo łączymy to, wiesz, bo my to łączymy, jakby nie ma nic jakby łatwiejszego niż przestraszyć rodzica. Jakby lęk, my łykamy wszystkie lęki jak pelikany, nie? Jakby, no słuchaj, no bo wierzę, bo jak nie będzie jadł tylu rzeczy, tych wapń, to on w ogóle będzie miał krzywicę, nie będzie sobie radził na sporcie, będzie po krakom i nikt go nie będzie lubił, nie? Albo w drugą stronę zupełnie, więc jakby gdzieś te lęki bardzo, one bardzo szybko z nami rezonują, tylko nie bierzemy pod uwagę, że to nie zawsze tak szybko jest, że nasze dzieci to z reguły, to jak one jedzą, to czasami jogurty, ten ser, to sobie naprawdę dadzą radę. Co więcej, że jak zauważymy, bo my teraz mamy inne narzędzia diagnostyczne, jeżeli my zauważymy, że coś się dzieje nie tak, tak? Czyli jeżeli na przykład my zauważymy, że nasze dziecko jest apatyczne, no to my pomożemy sobie pomyśleć, okej, dobra, to wiecie, to ja pójdę, może zrobię mu morfologię, sprawdzimy, czy żelazo jest okej i sprawdzimy, czy jakoś możemy zmienić dietę, nie? I wtedy zmieniamy dietę i wtedy faktycznie przychodzimy, albo przychodzimy już z lekarstwem, przychodzimy z gotowym jakimś rozwiązaniem tego problemu, który się pojawił. No ale nie możemy z dzieckiem siedzieć, bo będziesz miał niedobory. Nie? No bo jak tu się cieszyć jedzeniem, kiedy jesz, bo będziesz miał niedobory, a jeszcze mając 5 lat, to jest abstrakcyjne pojęcie, nie? W ogóle mam wrażenie, że w ogóle dla wielu dzieci pojęcie zdrowe, niezdrowe jest pojęciem abstrakcyjnym. My tak bardzo lubimy, no zjedz, bo warzywko są tam zdrowe, nie? Ale jest takie fajne, my ostatnio właśnie z Zuzią występowałyśmy na takiej konferencji dla nauczycieli i opowiadałyśmy o tym, jak obecnie wygląda edukacja żywieniowa i jak w naszym mniemaniu, jakie są jej minusy. Jednym z tych minusów właśnie my mówiłyśmy o tym, że właśnie, że to bardzo takie mocne dzielenie na tą żywność dobrą, zdrową i tą taką niezdrową, najgorszą i w ogóle, powoduje taki dysonans, bo jak przyjrzysz się wielu badaniom, bo to jest nie na pojedynczych badaniach, tylko jest wiele badań na różnych grupach dzieci, że jeżeli siedzisz nad nimi i mówisz, że wiesz co, że to jest zdrowe,
nie? I to jest zdrowe i powinieneś to jeść, to potem jak przychodzi do poczęstunku, bo tak z reguły wyglądają te badania, że z reguły masz tam jakiś komunikat, potem jest jakiś tam, wiesz, lunchik i one jedzą tyle, ile chcą i się okazuje, że one wtedy jedzą mniej tego zdrowego i mniej chętnie sięgają po te zdrowe rzeczy. Na grupie starszych, bo to akurat była na grupie przedszkolaków, ale na grupie starszych, kiedy dawali im dwa napoje, nie, młodym, jedni mówili, że to jest jakiś zdrowy napój, drugi mówili, że to jest niezdrowy, no to czy w ogóle nie był oznaczony niczym, że był jako normalny napój, to częściej wybierali ten normalny napój, tak? Mhm. Że gdzieś, jeżeli my naznaczamy, że coś jest zdrowe i mówimy im, że to jest, wiesz, że to jest, że to powinni to jeść, to oni od razu myślą sobie, a kurde, gdzie to jest szkopuł? Czy to jest niesmaczne? Nie? A z drugiej strony, jeżeli siedzimy nad nimi i mówimy, nie, bo ten cukier jest najgorszy, toksyczny i w ogóle od tego ci, nie wiem, będziesz gruby, będą ci wypadały tam rzęsy, cokolwiek, to one, ja tego spróbuję więcej. Ja po to pójdę, jak moi rodzice nie będą patrzeć. Nie? Czyli siłą rzeczy, jak mówimy, że coś jest zdrowe i niezdrowe, to robimy na odwrót, czyli sprawiamy, że dzieci bardzo chcą jeść rzeczy niezdrowe, a mniej rzeczy zdrowe. Jest to absolutnie kontrproduktywne z naszej perspektywy. Przygotowując się właśnie do rozmowy, to gdzieś wyczytałem właśnie, że u ciebie w domu chyba, tak? Macie właśnie taką zasadę, my nie mówimy. Ja nigdy w życiu, jak moje dziecko pierwszy raz powiedziało, że warzywa są zdrowe, to ja powiedziałam, skąd to przyniosłeś? Kto ci to powiedział? Zaśmiałam się, bo jakby nie mam nic przeciwko, bo rozumiem, że jakby taki jest przekaz. Po prostu ja tego nie uważam, że to jest jakiś ten... Mamy jakieś swoje zasady ustalone w domu, bo to nie jest też tak, że jakby tego słodkiego jest nie wiadomo ile. Mamy ustalone, dla nas jest najbardziej taką oczywistą zasadą, że jest jedno śniadanie, jeden obiad, jedna kolacja, jeden deser. Mhm. Nie? I to jest w sensie jedna jakaś rzecz. Czasami oczywiście są od tego wyjątki. Nie zawsze jemy też deser na deser. Znaczy u nas w ogóle nie ma jakby takiego deseru klasycznego, że jemy obiad i potem jemy deser. Tylko czasami moje dziecko na przykład dostaje, nie wiem, ciasto drożdżowe na śniadanie, nie? Albo na przykład czasami chce zjeść cukierki w drodze ze szkoły, nie? Więc jakby gdzieś tam no, staram się być tą osobą, która pokazuje, że wiesz co, no, tak, a poza tym dzielę się z nim, mówię, stary, ja też lubię słodkie, no lubię, no czasami lubię zjeść słodkie, nie jestem największą fanką, mój akurat mąż jest bardziej słodki, ja jestem bardziej właśnie w stronę słonych przekąsek, ale no nie mogę go też całkowicie izolować od tego, że jest ta żywność. My tam w ogóle mamy cały też podrozdział o żywności smakowitej, bo faktycznie jedni ludzie mówią, że tłuste jest złe, inni mówią, że słodkie jest złe, a my mówimy, że tak na dobrą sprawę najgorsze to jest chyba połączenie tego, że jeżeli masz tłuste, słodkie i słone, to jest taki punkt, w którym możemy czegoś zjeść najwięcej, czyli to są na przykład, nie wiem, precle, nie? Że mamy węgle, mamy sól i mamy tłuszcz, nie? Że to są takie przekąski, nie? Albo, nie wiem, albo lody o smaku słonego karmelu, albo nawet, wiesz, burgery, takie rzeczy, bo to są słodkie bułki, do których wsadzasz dużo mięsa, dużo tłuszczu, dużo soli, nie? To są takie rzeczy, których zjadamy dużo więcej, niż jakbyśmy zjadali czegoś innego. Mój ulubiony przykład to jest też, no słuchaj, no jak masz taką typową porcję pizzy, nie? W knajpie, nie? Na takim talerzu, nie? No przecież bez problemu to zjesz na głodniaka, nie? Jakby spokojnie. A wyobraź sobie taki talerz kapusty kiszonej. No nie zjadłbyś, nie przyjadłbyś, no za Chiny. W połowie byś się zatrzymał, akurat to są takie rzeczy, które faktycznie byś się zatrzymał pewnie, nie? Więc gdzieś tam te produkty smakowite, ja też muszę mu pokazywać, że słuchaj, że takie rzeczy są. Ja mu teraz nie opowiadam, że wiesz, że to dlatego, że my ich więcej zjadamy czy coś tam, tylko po prostu je stosunkowo rzadziej podaję, tak? Mhm. Ale też nigdy go nie jakby nie izoluję. Jak jest na przykład taka sytuacja, jak wczoraj mieliśmy, że jest coś tam chyba akurat słodkiego. Aha, na śniadanie jedliśmy musli. Jakieś tam on sobie poprosił z płatkami czekoladowymi, coś z takimi kawałkami czekolady. No a potem był zaproszony na imprezę do swojego kumpla na urodziny, na której był tort. No przecież ja nie będę, nie wejdę i nie powiem mu, że nie masz jeść tortu, że to jest bez sensu, no głupota totalna, nie? No tak, czasami jest taka rzecz, że się obiemy, czasami jest taka rzecz, może też jakby moje doświadczenie z tym, że jak się zwymiotował po słodkim i potem nie, to może moje doświadczenie takie, że wiesz, że on też ma jakiś swój limit, nie? Że to mi pomaga gdzieś tam dostrzec. Ale widzę taki właśnie trend wśród młodych rodziców, że bardzo starają się to jakby obrzydzić to słodkie. Mhm. A to niekoniecznie działa. No to może teraz wykorzystają ten ruch z tym wymiotowaniem. Mam nadzieję, że nie. Absolutnie nie życzę komuś tego, bo to jest absolutnie smutne. Jeżeli dziecko nie chce jeść słodkiego, jest to smutny widok. Aha, okej. No tak. Nie, bo jelitówki nikomu nie życzymy, ale właśnie myślałem, też, że... Ale w ogóle jak dziecko czuje niepokój. Znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle niepokój przy stole, on jest
trochę taki właśnie jak taki rak, że on się roznosi, nie? Że najpierw z jedną rzecz, jedna rzecz mnie niepokoi, potem druga, potem już nie chcę słodkiego, potem już nie chcę tego jeść i ten niepokój jest taki, no taki jak rak, rozciąga się, a niepokój nigdy nie jest, w sensie my mówimy tam, że emocjonalne jedzenie jest niefajne, ale emocjonalne jedzenie to jest takie też, które jest podszyte lękiem, ono też nie jest fajne, nie? Mhm. Marta, bardzo tobie dziękuję za całe spotkanie, bardzo. Za wiele informacji na temat żywienia dzieci, ale też i ogólnych, i o świerszczach, i o wszystkim. Słuchaczy, zapraszamy raz jeszcze na twój Instagram, i Facebook. I do przeczytania Rozgryzionych oczywiście. Tak, do Rozgryzionych. Jeżeli wy nie macie dzieci, to możecie kupić znajomym. Tak, książka Rozgryzione, Instagram, Kostka o jedzeniu i Facebook zresztą tak samo. Tak jest. Zapraszamy. A jeszcze widziałem ostatnio Twitter nawet, że się pojawił. Tak, także, tak, na Twitterze także też jestem. Na wszystkich miejscach zachęcamy do zaobserwowania i dzięki bardzo. Bardzo dziękuję.